Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 18 w wersetach od 9 do 17? Powiedział także do tych, którzy ufali sami w sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. To podobieństwo. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się sam w sobie modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet swoich oczu podnieść w niebo, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, okaż miłosierdzie mi grzesznemu. Powiadam wam, ten odszedł usprawiedliwiony do swojego domu, a nie tamten. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przynoszono też do niego niemowlęta, aby się ich dotknął. Widząc to uczniowie, odpędzali ich. Jezus, przywoławszy je, powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nie zabraniajcie im, bo takich jest Królestwo Boże. Zaprawdę mówię wam, ktokolwiek nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, nie wejdzie do niego. Nic nie jest tak przeciwne sercu Bożemu jak pycha. Wiele miejsc wskazuje na to. Przypowieści Salomona, 8:13. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. 15:25. Pan burzy dom butnych, lecz ustala granicę wdowy. 16:18. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Księga Izajasza, 2:11-17. Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone, nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu i nad wszystkimi dębami Baszanu, nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami i nad każdą wysoką wieżą i nad każdym murem obronnym i nad wszystkimi okrętami tartezyjskimi i nad wszystkimi kosztownymi statkami. I zniży się pycha człowieka, a wyniosłość ludzka opuści się, lecz jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. List Jakuba, 4:6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. 1 list Piotra, 5:5.
Podobnie, młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ani jeden promień Bożego światła nie oświetlił sumienia faryzeusza. W całkowitej niewiedzy o sobie samym stał przed Bogiem i przynosił jemu pieśni wychwalające swoją osobę. Celnik dostrzegł działanie światła Bożego w swoim sercu, co pozwoliło mu na odkrycie swojego grzesznego stanu. Wiedział, że obraził Boga i dlatego nie śmiał nawet podnieść swoich oczu do góry. Liczył jedynie na Boże miłosierdzie i nie zawiódł się. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Psalmów, 51 rozdziału, 17 wersetu. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją. I 32 rozdziału, 2 wersetu. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Jedyną drogą prowadzącą do usprawiedliwienia przed Bogiem jest uznanie swojego grzesznego stanu oraz tego, że zasłużyliśmy na sąd i szczere wyznanie grzechów. Trzeba wejść na drogę uniżenia, którą nie chcieli pójść dumni Żydzi, uważający się za lepszych od innych. Małych dzieci świat nie traktuje poważnie, ale nasz Pan jak najbardziej. To właśnie one są wartościowe i drogie w jego oczach. W ich sercu nie ma jeszcze sprzeciwu w stosunku do jego osoby. Nie są zuchwałe i nie roszczą sobie do niczego prawa. Dlatego Pan Jezus wziął dziecko za przykład dla tych, którzy chcą wejść do Królestwa Bożego. Nie należy wysuwać wymagań, lecz w prostocie przyjąć to, co mówi Bóg.